Dzień dobry! Więc... Czekaj. Witamy w... Chyba może trochę więcej energii, bo to jest początek vloga. Energia. Witamy w... siódmym sezonie weekendowego vloga, w którym to dzisiaj będziemy robić, a właściwie ulepszać już istniejące działo na ziemniaki, które mogliście podziwiać w naszym specjalu na 5 sezonów vloga. Jedyne modyfikacje, jakie będziemy do niego wprowadzać, to prawdopodobnie będziemy łączyć je z taką paczką elektryczną, taką na muchy, co można sobie kupić wszędzie, żeby łatwiej było je odpalić i żeby nie było ryzyka, że nam po prostu wystrzeli zapalniczkę w którąś stronę. No i będziemy też wycinać w lufie takie małe ząbki, żeby łatwiej było tak. Możliwe, że jeszcze dodamy parę funkcji bomby. Tak, funkcję bomby też będzie. I to jest taki trochę foreshadowing z tą bombą w tym momencie. Tak, to musimy od razu chyba powiedzieć o tym, że nagrywamy to po fakcie. Tak, po fakcie. Jest już długo po fakcie. Bardzo długo. Długo bardzo. To zapraszamy do vloga. Teraz trzeba to rozpieprzyć. To może być przyklejone po prostu. Powoli, bo powoli. Okej, to był przycisk. Był, bo już nie będzie. Tak. Teraz jedziemy z tej. Kuba! Co? Pod tą naklejką jest śruba, mój Boże. Potrzebujesz śrubokręta chyba. Hell yeah. Hell yeah. Dobra, to teraz musimy to rozpierdolić. Słuchaj, wystarczy, że po prostu... tak, wygnij to i wystarczy, że odetniemy przewody jak najbliżej tej łapki. No i dawaj ostatniego szczyla. Okej. Okej, działa. O mój Boże, jak to fajnie wygląda na kamerze. Raz, dwa naraz. O mój Boże, nie Kuba, przeginasz już. Naciśnij. Musi się prawie dotykać. To może mieć za małą moc. Mi się wydaje, że będzie mieć dobrą moc. Dobra, nie podpalaj tego, proszę. Okej, to się nawet nie dotyka. Ten, włożymy jak najwięcej przewodu do środka i go będziemy wyginać jako element dostrajający. Tak, to potrzebujemy teraz naszego działa. No. A, już pleśń się zaczęła w środku rozwijać. Oh yeah. Albo to jest skrobia. To jest pleśń. Którą stronę to się obraca? W moją, fakt. To muszę robić ten, leworęcznie niestety. W roli wytłumaczenia chcemy teraz naciąć tutaj lufę, żeby łatwiej ziemniaki wchodziły. Może na większą moc to ustawię. Okej, okay, to chyba wpadło tam gdzieś. To się potem ten... Tak, to się później wyciągnie. No rzeczywiście schodzi palcem. Myślałem o tym, żeby ten, żeby je jeszcze naostrzyć, w sensie, że wiesz, że tak przejechać, żeby było ostrzejsze. Ale wydaje mi się, że po pierwsze to będzie wystarczające, tak. A po drugie, że... O mój Boże, jakie to jest okropne. Dzięki. A po drugie wydaje mi się, że ten, że to po prostu się wtedy zaczną łamać. Okej, okay, jest idealne. Mam ziemniaki? Nie. Dobra, to kupimy ziemniaki jeszcze. Ten... Ważne, żeby wszystkie kable sterczały na wierzchu, by to wyglądało jak bomba. Tak. Dobra, to tutaj chyba mniej więcej to... Nawet tutaj dotąd to mogę zrobić, co nie? Bo tą nakrętka musi jeszcze najść. Chyba tak. Dobra. Numero uno. O mój Boże, wierzchu się złamało. To może być problem. O nie, zaraz przypadkiem dźgnę twoją bardzo delikatną część ciała, czyli wewnętrzną część kończyny. Kończyny dolnej. Tak. Okej. Okay. Dobra. Dla mnie jest spoko. Dla mnie też. Przepuści się jak muszę złapać fokus, bo już miałem fokus od bardzo długiego czasu. Okej, okay. Wszystko się zmieści. Wygląda wspaniale jak bomba. Chyba wystarczy. Też tak sądzę. Okej, to sprawdźmy przy okazji, czy to działa nadal. Nie działa. Dlaczego ludzie nie mają przeciwstawnego kciuka u stopy? To by było fajne. Pokazujemy i objaśniamy. Nasz genialny mechanizm działa. Więc mamy już jedną metodę zapalania.
Mamy też drugą metodę zapalania. Dobra, w tym miejscu, bo to w ogóle nie przylega. Tak, w tym miejscu, bo kable bardziej wystają. Załóżmy, że jest. Kurczę, pieczony. Dobra. Cholercia jest. Cholipka. Czy możemy po prostu przez chwilkę popodziwiać to? Takiego bloba? Będzie trzeba to na tyle stabilnie zamontować, żeby nie było ryzyka, że wiesz, że... Kuba. Kuba. Odpowiedź jest chyba prosta. Tylko na razie jakbyśmy wybebeszli pilota od telewizora, to to przykleili. Wiesz co, myślę, że będzie trzeba to wyczyścić. I po co? Bo to wygląda jak bomba, a nie jak po prostu śmieć. Dobra, bierzemy go. Bierzemy go. Masz tu jeszcze jakiś inny ten? Otóż, drodzy widzowie, nie zgadnijcie, co znaleźliśmy. Mogę to otworzyć? No wydaje mi się, że chyba tak. To muszę tym rzucić, wybacz. Dobra. Okej. Okay. Dlaczego to jest takie skuteczne? Nie ma baterii. O mój Boże. O mój Boże. Mamy dużo starych baterii. Kuba, te stare baterie muszę chociaż przykleić na boki. Czekaj, to muszę to wyciągnąć na razie. Kuba, ten kart możemy jako ładunek wybuchowy. Karty Jula są zbyt wartościowe. Max, wiesz co możemy zrobić? Co? Wziąć dwa druciki i to. Nie, nie, nie. Czemu? Nie. Dobra, mi się wydaje, że kabel telefoniczny stacjonarnie będzie potrzebny. O mój Boże, co to jest? Wiesz co? Moglibyśmy w teorii to wiercić tam i zamontować jako taki niby, wiesz? Ale nie, to integralność zepsuje. Montujemy i... Ale ten, ale na pewno bez tego, to może, to musimy ten odciąć. Czemu? Bo jak to wbijemy do środka, to to się będzie integralność cała się zepsuje. Przy eksplozji jest kolejny punkt ten, zepsucie. Ojejku. I teraz ta muzyka z Avengersów. Skończone mi się źródło połączeń telefonicznych. Baterie bierzemy. Bierzemy to. Co to jest? Nie wiem. Dlatego może to weźmiemy. Może to wybebeszyć w teorii. Kabel telefoniczny. Który? Ten, który mieliśmy poświęcić. Bierzemy baterie i idziemy. Więc szybki update. Już zrobiliśmy nasze całe działo. Wygląda tak. Obliź to w naszą stronę. Działa tak. Tak, tutaj jest zawleczka, powiedzmy. I wtedy dzieje się magia. Musimy troszkę porozmawiać jeszcze o lepszeniach. Tak. Otóż mamy tutaj telefon, mamy kalkulator, kawałek kalkulatora. I mamy też to coś z czytnika dyskietek. Mamy jeszcze taką instalację, która nam to wszystko tutaj łączy. I mamy naszą packę. Max Bagnet jeszcze to doróbmy. Ale z czego? Z noża. Nie, 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 to już będzie zbyt niebezpieczne. Działa. Jak to pięknie walnęło. To działa. To działa. Stryczek elektryczek działa. Nie było takiego fajnego. Bum. Takiego. Bum. 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 Fuck yeah. Fuck yeah. Właśnie tam przygotować mentalnie z tego. To nagrywacie jakiś program? Na YouTube'a? No taki paranaukowy trochę. To dajcie adres, to zobaczymy. Jak mamy szukać na YouTubie? A. Nie wiemy, czy to w ogóle na YouTubie skończy, więc... Dziękujemy. Jak bardzo niezręcznie to wyszło? Dosyć bardzo mocno. To jest jeden z moich talentów. Wychodzenie niezręcznie w najprostszych możliwych sytuacjach. Tak jak ktoś mi porównał do Hitlera, kiedy przedstawiałem swój program, który nagraliśmy na takie mini Oscary na obozie. Ja to rządziłem w lekko zgarbiony sposób i raz machnąłem w taki sposób ręką. Grubo. Chcieliśmy zaprezentować ten wspaniały film, pokazać wspaniałość tego ośrodka. Wiesz co, ja ci powiem, że ja bym dał gościowi nazwę kanału. Gdyby nie to, że sobie przypomniałem, jakie są inne rzeczy, jakie tam robiliśmy. Może nie najlepsze. Takiego mamy zimnioro, jest idealny. Czekaj. Może już trochę utrudni teraz. Czekaj, mam taśmę. Muszę taśmy użyć jako ten. Młotka. Tak. Jest, czekaj. Okej. Okay. A mamy... A jak to mamy wepchnąć tam do środka? No to weź znajdź jakiegoś kijka. Znajdę jakiegoś kijka. Szkodzi. A ty idź, to weź tam znajdź jakiś kijek. Tak, jakiej on jest długości? Jak w całości wejdzie, będzie dotąd. Nie wejdzie w całości, czyli będzie dotąd. Jest szczelne. Okej. Okay. I to jest mniej więcej do... Okej, okay, wystarczy. Okej, okay. Będziemy go potrzebować chyba później. No to tu leży właśnie.